Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie. Xantyp 77, filmiki o gitarach. Słuchajcie, wiecie co wyróżnia zawodowców od amatorów? To, że zawodowcy przychodzą, robią swoje i znikają. I zazwyczaj trwa to krótko, solidnie na temat. I tak było tym razem, gdyż gościem tego odcinka jest nikt inny jak Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk, Jan Bo, Budka Suflera. I co tam jeszcze? Słuchajcie, generalnie sprawa wygląda tak. Pojechałem z Erykiem Labogą nagrać krótką próbkę nowego wzmacniacza Diamond Sound, który jest zrobiony dla Janka. I chciałem jak najlepiej ten wzmacniacz nagrać, a miałem na to bardzo krótko, miałem na to bardzo, bardzo mało czasu. Więc wykorzystałem kamerę Zoomku 8, nagrałem do dwoma mikrofonami i mikrofonem pojemnościowym wbudowanym w kamerę na cztery ścieżki, a potem postanowiłem, że wybiorę po prostu najlepsze ujęcie. Tak naprawdę najlepsze ujęcie dźwiękowe wybrał Janek i Eryk i oni dokonali wyboru tego, które poszło na, że tak powiem, oficjalne media tychże panów, czyli Laboga Amps i Jan Borysewicz Official. Natomiast z racji na to, że miałem kilka tych nagrań, postanowiłem zaprezentować Wam w krótki sposób, jak mikrofon wpływa na brzmienie wzmacniacza. Mamy, jak powiedziałem, Shure SM57, mamy Sennheisera E906, potem mamy wymieszane te dwa mikrofony, potem jest mikrofon z kamery taki pokojowy i potem są dwa mikrofony dynamiczne blisko kolumny wymieszane z pokojem. I taki dzisiaj oto film chciałem Wam zaprezentować. Jednocześnie namawiając do tego, żebyście sprawdzili zarówno Akademię Jana Borysewicza, a żebyście sprawdzili również kanał Janka Borysewicza na YouTubie, bo tam są różne ciekawe rzeczy pojawiły się. Janek też został YouTuberem. I żebyście oczywiście sprawdzili wzmacniacze Laboga, bo są zacne. Sam czekam na swój wzmacniacz Laboga, bo zawsze chciałem taki poważny wzmacniacz dla Boga mieć. To jest historia polskiej muzyki w pigułce, tak naprawdę. Więc warto. W tym momencie przenosimy się już do Warszawy, do salki prób, gdzie to nagranie, które trwało tak naprawdę niecałe dwie minuty, jako całość zostało zrealizowane, ale no dzięki temu możecie usłyszeć te różnice w nagraniu gitary elektrycznej przy pomocy różnych mikrofonów z różnych miejsc. Pozdrawiam bardzo serdecznie zarówno Janka, zarówno Eryka, zarówno ekipę Źle i Tanio. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Tu mówił Xantyp, ja Żąbek. Oczywiście pozdrawiam wszystkich swoich patronów również i im też dziękuję. Pozdro. Thank you.
Thank you.